sumie to ciekawe, że żyjąc w świecie otoczonym technologią, nie do końca potrafimy wykorzystać jej potencjał do celów edukacyjnych. No właśnie, może z tego filmu dowiecie się, jak to zrobić. Zanim jednak porwę Cię w fantastyczną i błyskawiczną podróż przez świat technologii i edukacji, chciałbym opowiedzieć Ci o projekcie Szkoła z Technologią, który jest realizowany przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z firmą Samsung. W ramach tego projektu powstanie wiele fantastycznych inicjatyw, dzięki którym dowiemy się, jak połączyć edukację z technologią. A jedną z tych inicjatyw jest konkurs dla nauczycieli. Wystarczy, że opiszesz swoją wymarzoną lekcję z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Więcej o konkursie dowiesz się na koniec tego filmu. Tam też poznasz listę inspirujących aplikacji, od których warto zacząć przygodę z technologią w edukacji. To co? Zaczynamy! Czy wiesz, że badacze sprawdzili i okazuje się, że technologie mobilne do edukacji wykorzystuje się w niecałych 13% szkół, a w 30% zakazuje się ich zupełnie lub dopuszcza tylko w czasie przerwy. Może czas to zmienić. Dlatego postanowiłem przyjrzeć się zachowaniom młodych Homo sapiens i temu, jak wykorzystują urządzenia mobilne w ich środowisku naturalnym. Zapraszam. Nastała wiosna. Tutaj w centralnej Europie to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. Dla Homo sapiens zamieszkujących te tereny ta pora roku to okres, w którym coraz śmielej opuszczają swoje betonowe legowiska. Ten gatunek charakteryzuje się dużym mózgiem, co według naukowców pozwala na szybkie adaptowanie do zmieniających się warunków. Jednym z jego osiągnięć jest umiejętność tworzenia i posługiwania się narzędziami, takimi jak dzidy, motyki, telefony, tablety i internet. Liczę, że to właśnie tutaj uda mi się spotkać przedstawiciela Homo sapiens i przekonam się na własne oczy, czy te urządzenia mobilne pozwalają im lepiej badać świat i sprawniej się uczyć. Oj, chyba coś słyszę. Za mną widać młodego samca. Jesteśmy bezpieczni. Nie zwraca na nas uwagi, bo jego mózg skupia się na urządzeniu, które trzyma w ręce. Dorosłe osobniki tego gatunku zakładają, że młody Homo sapiens, zamiast rozkoszować się urokami przyrody, tracą czas przed ekranami. Sprawdźmy, czy to prawda. O, co to za roślina? Zauważmy, że korzysta on z aplikacji, dzięki której zaspokaja swoją ciekawość i odkrywa niesamowity świat roślin. Okazuje się, że te urządzenia, które pozwalają na dostęp do informacji, są też wyposażone w kamery, mikrofony i różne czujniki, które mogą być do tego wykorzystywane. Warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawą sytuację. Wraz z wzrostem dostępności do nowych technologii dla Homo sapiens, badacze zauważyli zmianę sposobu uczenia się młodych przedstawicieli tego gatunku. Prześledźmy ten proces. A jak właściwie odżywiają się rośliny? Fotosynteza? Jak to działa? Światło? Sprawdzę to. Przeprowadzę eksperyment. Wsadzę rośliny do wazonu z wodą. Sprawdzę, jak światło wpływa na proces fotosyntezy. Przeprowadzę pomiar światła w pomieszczeniu i jego wpływ na przebieg procesu. Nagram cały proces. Ciekawe. Teraz przeprowadzę pomiar z dodatkowym oświetleniem. O, okej. Nagrywam. Sprawdzę jeszcze na zewnątrz. To będzie pomiar ze światłem słonecznym. Dobrze, że trafił nam się słoneczny dzień. Oczywiście, nagrywam. Teraz porównamy wyniki pomiarów. No tak. I wszystko jasne.
Wydaje się, że dużym wyzwaniem stojącym przed dorosłymi osobnikami tego gatunku jest zrozumieć, jak wykorzystać urządzenia, którymi posługują się młodzi, do tego, żeby wciągnąć ich w fascynujący świat obserwowania przyrody, badań i nauki, co pozwala włączyć ciekawość. Mam nadzieję, że złapaliście odrobinę inspiracji do tego, że urządzenia mobilne mogą być ważnym wsparciem w edukacji. Oczywiście, pod warunkiem, że my dorośli, nauczyciele, rodzice, pokażemy dzieciom, jak sensownie, bezpiecznie, z dbałością o higienę cyfrową korzystać z nowoczesnych technologii. Edukacja przyszłości nie jest przecież prostym zastępowaniem książek czy zeszytów przez ekrany, ale rozszerzeniem form uczenia się przez możliwości rozwijające się technologii. Jednym z projektów, który może pomóc w budowaniu nowych szlaków, jest projekt Szkoła z technologią, realizowany przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z firmą Samsung. Nauczycielu klas 4-8, szukasz sposobów na wykorzystanie urządzeń mobilnych na swoich lekcjach? Zgłoś się do konkursu i powalcz o cenne nagrody. Wystarczy, że w ciekawy sposób przedstawisz swój pomysł na wymarzoną i innowacyjną lekcję z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Więcej o konkursie znajdziesz w informacjach dołączonych do tego filmu. A na moim blogu akademiapanabelfra.pl znajdziesz wpis z inspiracjami do tego, jak wykorzystać technologie mobilne w naszej codziennej pracy, wraz z listą aplikacji, które polecam. Link do wpisu znajdziesz w opisie tego filmu. Dowiedz się już teraz, jak aktywować ciekawość, prowadzić obserwacje i uczyć się w nowy, fascynujący sposób. Edukacja zależy od nas. Trzymam za nas kciuki.